Witam wszystkich na zimowej odsłonie Federa. Znajdujemy się dzisiaj nad Odrą i niech to słońce Was nie zmyli. Jest minus 5 stopni. Będziemy dzisiaj walczyć nie tylko z rybami, ale i z zamarzającymi szczytówkami. Dzisiaj Feder w innym wykonaniu. Dzisiaj minimalizm sprzętowy, ale z nadzieją na maksymalne emocje. No, spróbujemy w tej temperaturze oszukać, przechytrzyć jakieś ryby, które będą jeszcze skłonne do żerowania. Także ja Was zapraszam na krótki wstęp i zobaczycie, co na dzisiaj przygotowałem. Postaram się przechytrzyć ryby, które będą chciały jeszcze żerować w tej temperaturze, że nie mam dzisiaj zbyt dużych wymagań. Chciałbym złowić jazia bądź klenia. Te ryby w temperaturze takiej koło zera są jeszcze skłonne do żerowania, dlatego dzisiaj w mojej mieszance jest pieczywo fluo. Będzie dosyć sporo pinki, jeżeli ta ryba będzie chciała współpracować. No i znajduję się na takim odcinku, gdzie nie muszę rzucać bardzo daleko, ponieważ tutaj ten główny nurt płynie dosyć szybko i jest dosyć blisko mnie, więc 30 metrów w zupełności wystarczy. Nie będzie tu dzisiaj bombardowania nie wiadomo jaką ilością towaru, wałków. Ja na samym początku wnęcę się luźnym towarem, podam 5-6 koszyczków i poczekamy na reakcję. Tą wędką po raz kolejny na rzece Horizon Pro, 4 metry do 130 gram. Jestem w stanie zanęcić sobie na tym dystansie niewielką szklanką. Jeżeli będzie potrzeba, to faktycznie puszczę no, maksymalnie 4 wałki, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie oddziaływało na ryby. Jest bardzo zimno. Mam nadzieję, że chociaż jedna ryba uratuje ten wyjazd, no, ale trzeba walczyć. Kto nie podejmuje wyzwania, zostaje w domu, to tej ryby na pewno nie złapie. My się nie poddajemy i w tym minimalnym wydaniu Federa postaramy się naprawdę uratować i pokazać, że Feder zimą no jest jak najbardziej skuteczny, zwłaszcza na rzece Odrze. Czyli ja biorę się do nęcenia. Nie zbijam tego koszyka bardzo mocno. Chcę zrobić troszeczkę zamieszania w wodzie i zwabić tu jakieś chętne ryby. 30 metr. 60-gramowy koszyk, jak sprawdzałem, z drutami, którego dozbrajam. Pokażę Wam to za chwilę. Spokojnie sobie tutaj stoi. Ostrożnie z robakami na sam początek, żeby nie spalić sobie miejscówki, bo to co wrzucimy, trzeba pamiętać, że już nie wyciągniemy. Będzie pewnie dzisiaj narzekania troszkę na to zimno, marznące palce, ale miejmy nadzieję, że będzie warto. Ważna sprawa, wędkuję dzisiaj na żyłce. Zrezygnowałem z plecionki właśnie ze względu na minus 5 stopni. Mamy mróz. No mogłoby się to skończyć tak, że w momencie, gdy czekalibyśmy na to branie trochę dłużej, plecionka by nam po prostu zamarzała i robiłby się z tego nie linka, tylko po prostu sztywny drut. Szykuję sobie drugą wędkę. Dzisiaj chcę być jak najbardziej mobilny. Wszystko w jednym pokrowcu. Ta wędka spokojnie starczy na ten 60-gramowy uciąg. 3,8 metra, więc na rzekę idealna. Etos XRF. Z kołowrotkiem Horizon 5000. Oba zestawy na żyłce. Łowienie na rzece, czyli obowiązkowy przypon strzałowy z przyponem konicznym. Zdecydowanie lepiej sprawdza się przy przechodzeniu przez przelotki. No zwłaszcza, że możemy mieć problem z zamarzającymi przelotkami. Ja uzbrajam ją w koszyczek, zakładam robaki i lecimy po rybę. Mimo, że mamy tak niskie temperatury, ja nie zszedłem tutaj jakoś bardzo mocno z grubością haczyka oraz żyłką. No to jest Odra, to jest rzeka, tutaj można spodziewać się naprawdę bonusów. Więc haczyk 14, żyłka 0,16 na ten moment, metrowy przypon. Haczyk dosyć mocny, bo to jest haczyk MXC3. Wytrzyma każdą rybę, nie będzie tutaj żadnego problemu. I wędka też 30 metr po prawej stronie na takim pełnym rozmyciu. Jesteśmy dzisiaj na tyle mobilni, że założenie jest takie, że nie będzie się tutaj nic działo przez dłuższy czas. Wtedy zanęcę już tak bardzo mocno wabank, wałkami. Jeżeli dalej się nic nie wydarzy, zmieniamy miejscówkę, ustawiamy się już dużo dalej, pójdziemy sobie na główkę. Jesteśmy mobilni, więc dzisiaj nie będzie z tym żadnego problemu. Ale miejmy nadzieję, że to, co robimy tutaj, to wypali, przyniesie jakieś ryby. Wędkujemy jakiś czas i niestety nie mamy żadnego kontaktu z rybą. Nie mieliśmy nawet ocierki, jedynie trochę śmieci przeszkadza nam, czepiając się na żyłce. No i strategia jest taka, że wędka, która jest w rozmyciu, jest przerzucana dużo rzadziej, powiedzmy co 15 minut, może czasem nawet rzadziej. A lewa wędka pracuje, ta, która jest w górze rzeki, tak aby jednak tą linię troszkę nęcić. No ale to na razie nie przynosi żadnych rezultatów. No i jest decyzja o tym, żeby zanęcić 5 niedużymi wałeczkami. Jeżeli po tej operacji no, nic się nie zadzieje, tak jak dzisiejsza koncepcja, mobilny feder, zwijamy się i przechodzimy na główkę. Może na główce będzie ryb troszeczkę więcej. Spróbujemy jednak na tego jazia czy klenia zapolować. No i no, musimy coś zrobić, nie ma co siedzieć, nie ma co czekać. Mamy piękne słońce, no ale to dzisiaj może trochę przyświetlać tą wodę i niekoniecznie nam to pomagać. Ja się biorę do roboty, lepiej wałki, no i miejmy nadzieję, że to coś pomoże. Po nęceniu niestety nic się nie wydarzyło, dalej brak kontaktu z rybą, dlatego szybko pakuje się i mobilnie w kolejne miejsce. nowe miejsce, nowe możliwości. Jesteśmy teraz na główce. Chwilę Wam pokażę, jak to fajnie tutaj wygląda. No jest możliwość teraz łowienia w nurcie i tak będę łowił jedną wędką. Drugą wędką będę łowił na skraju nurtu, tak sprawdzić, czy te ryby nie schowały się troszeczkę w klatkę. Więc ja dorabiam troszeczkę zanęty do zanęcenia wałkami. Tam, gdzie będę łowił w nurcie. Troszeczkę bentonitu jeszcze. No i spróbujemy. Ryby ewidentnie nie chcą współpracować. Temperatura je odcięła. No ale my się postaramy jeszcze coś wyciągnąć, kilka asów z rękawa. No i oprócz pięknej pogody jeszcze złapać jakąś rybkę. Właśnie kończę donęcanie. Puściłem 6 wałków. Teraz jeszcze jeden takiego luźnego towaru. Mam możliwość nęcenia tą samą wędką, którą łowię. Wędka bardzo mocna. Horizon do 130 gram. Bez problemu ciężkie koszyki. Wałki, nęcenie szklankami. Koszyk z tartusiami, zrywka. No i próbujemy. Szybka podmiana szklanki na koszyk. Oczywiście wszystko na Federlinku. Szybka podmianka i wracamy do gry. Zestaw na pętli. Tak jak to robię na rzece. To nie są zawody, więc spokojnie mogę sobie takim zestawem tutaj operować. 3 pinki są założone na haczyk. Trowy przypon. Trochę lżejszym towarem, który mam tutaj. Z większą ilością pieczywa fluo. Mała ilość robaków. No bo wiemy już, że tych ryb nie ma. Tutaj nie będzie jakiegoś turbożerowania. Więc zdecydowanie chodzi tutaj o frakcję, o glinę, o jakiś nośnik, no i prowokację ryb. Pierwszy rzut w nęcone miejsce. Łowimy teraz na główce i mamy więcej możliwości ulokowania swojego zestawu. Ja jeden zestaw zostawiam sobie w zanęconym miejscu w nurcie. Drugi jest tutaj w klatce, w poszukiwaniu ryb, które chciały znaleźć tutaj schronienie w tej bardzo zimnej wodzie. No i później strategia już wabank, czyli jedną wędkę można posłać na środek, sprawdzić, czy cokolwiek tam się dzieje. No ale póki co pilnuję zanęconego miejsca. Myślę, że ta moja konsekwencja się opłaci. Brakuje tutaj troszeczkę może jokersa, ale nie byłem przygotowany na to, że trzeba będzie aż tak bardzo drobno łowić. Łowimy na to, co mamy, no i postaramy się cokolwiek zrobić. Koszyczki rzeczne wymagają pewnej modyfikacji, aby pewnie stały i wbijały nam się w dno w momencie, gdy łowimy na dosyć sporych uciągach. Ja pokażę Wam, jak w prosty sposób, taki zwykły koszyczek Matrixa, który świetnie sprawdza się właśnie na łowieniu przy klasyku, przerobić właśnie w takiego typowo rzeczny koszyk. Będziemy potrzebowali zwykły koszyk, kawałek elastycznego druta, o mniej więcej taki odcinek, powiedzmy 15 cm. Zginamy go sobie w połowie, mniej więcej w ten sposób. I na końcu przewlekamy go przez otwory w siatce. Celować. Rozginamy je na boki i ważne jest, żeby nie były zbyt krótkie te nasze wąsy i nie były skierowane w ten sposób, jak to wygląda że tak powiem, oryginalnych koszykach rzecznych, to niestety nie spełnia swojej funkcji. Te koszyki się przewracają, nie chwytają tak dobrze dna, jak w ten sposób zrobione koszyki. Prosty zabieg i w ten sposób możemy łowić dużo lżejszymi koszykami, nie przeciążając swoich wędek, zestawów i bardzo dobrze, pewnie trzymać się na dnie. Tak, gdzie widzieliście, trwało to jakieś 30 sekund. Ostatni rzut w akcie desperacji i coś mi dzisiaj pachnie tutaj ładnym zerem. Rzut po rybę. Daleko już w nurt, w szukaniu zagubionej jakiejkolwiek ryby. No i koniec. Niestety nie udało się dzisiaj złowić żadnej ryby. Mimo zmiany miejsca, mimo zmiany koncepcji, próbowania kilku rozwiązań. No ewidentnie ryby dzisiaj nie były skore do brań, do żerowania. Zerowa aktywność. Robaki nawet nie przestraszone, także nie miały kontaktu z rybą. Trudno, bywają i takie dni. Zero trzeba zaliczyć. Nie ma się za bardzo co tym przejmować. Po prostu taka pogoda. Taka pora roku. I nic, zapraszam Was na kolejne produkcje. Mam nadzieję, że tam już ryb nie braknie. Do subskrybowania kanału i lajkowania. Na razie.